Fakty o Republice Konga, które Cię zaskoczą, to drugie pod względem wielkości państwa Afryki położone w dorzeczu rzeki Kongo. Kraj zamieszkuje 250 grup etnicznych używających ponad 200 języków, lecz językiem urzędowym jest francuski. Jest to również kraj, który ma największą częstotliwość burz na świecie. Dorzecze oraz sama rzeka Kongo jest źródłem utrzymania wielu ludzi oraz transportu. Joseph Conrad, to angielski pisarz polskiego pochodzenia, był kapitanem parowca pływającego w służbie króla belgijskiego Leopolda II po rzece Kongo w roku 1890. Pod wrażeniem zaobserwowanych tam okrucieństw napisał opowiadanie Jądro Ciemności. Wykonywanie zdjęć jest niewskazane. Mieszkańcy uważają, że ujęcie ich na zdjęciu kradnie im kawałek duszy. Wiara w czary jest przerażająca do tego stopnia, że dzieci są czasami oskarżane o bycie czarownikami. Niektóre z nich zostają pobite, a inne nawet zabite. Większość jednak staje się bezdomna po opuszczeniu rodziny. Dołącz do mojej watachy wilków na Discordzie, subskrybuj kanał i wbijaj na live.